Witajcie bardzo serdecznie w trzecim odcinku z gry Pro Evolution Soccer 2014. Gra dla Was Dick i zapraszam na odcinek. W odcinku zmierzymy się z drużyną Nordsjælland. Wiem, że na pewno źle to przeczytałem, ale mam znana drużyna, więc nawet nie próbowałem szukać, jak to się czyta, ale jestem aż tak inteligentny, że mogłem to znaleźć. Tak jest. Okej, tutaj składów nie będziemy patrzeć, jak zwykle bez żadnych ustawień. Zaczynamy. Standardowo ten sam poziom. W ostatnim meczu graliśmy z Ajaxem. Tak, z Amsterdam udało nam się wygrać i jeśli chodzi o film, to dosyć fajnie wyszło mi, wyszły mi te takie powtórki, które miałem dawać na sam początek, czyli tak jakby zapowiedź filmu, co się wydarzy i bardzo mi się też spodobało, dosyć fajną muzykę dobrałem, tylko wiem, że było tego mało ostatnio, ale chciałem to po prostu przetestować. Dzisiaj mam przygotowany telefon i notatnik w telefonie, teraz jeszcze tylko go odblokuję, notatnik, utwórz, ok. I będę sobie zapisywał mniej więcej minutę meczu, w której się to stało. Xabi Alonso, dośrodkowanie. A, nie doszło do Cristiano Ronaldo. Ogarnąłem granie przez internet, więc jeśli ktoś z Was chciałby się ze mną zmierzyć, to pisać, bardzo chętnie się z kimś zmierzę. Jeśli chodzi o to, kiedy, czy mam czas, to piszcie. Myślę, że nawet w tym samym dniu uda to się zrobić. Wtedy można też coś razem nagrać, ale myślę, że raczej odpada nagrywanie razem z głosem, gdyż wtedy są duże lagi, z tego co mi wiadomo. Próbowałem to zrobić już z kolegą. Okej, Cristiano Ronaldo dostał piłkę, więc... Ach, nie doszło tutaj. Jak będą jakieś ciekawe akcje, tutaj sobie zapiszę. A więc jeszcze tak, nie skończyłem, więc ogarnąłem sobie system grania przez internet. Gram po prostu teraz ligę, czy jak to tam można nazwać, czy puchar. I dużo też wygrywam, dużo też przegrywam. Na razie gram Real Madryt, ale wiadomo, tam są inni zawodnicy, jakieś takie słabe łóżki. Tak to można nazwać, takie 70. Na początku były 60 większość, a teraz już jest 70 u mnie większość. Ale jakoś sobie radzę. Ostatnio grałem z kimś, kto miał 600 punktów, a ja miałem punktów 300, ja mam 300 punktów, troszeczkę 360 chyba, troszkę straciłem i udało mi się wygrać, więc zobaczymy. Ale ja bardzo dużo tam na fuksie wygrywam, jakichś takich pojedynków biegowych, to strasznie duże, po prostu szczęście mi dopisuje tam. I powiem wam, że strasznie dużo bugów wykryłem w tej grze, takich błędów, naprawdę, masakrycznie ich jest dużo. Benzema. Okej, tutaj Benzema i strzela. Ach. Impeccable ce dégagement. Bien joué, ça peut être dangereux. Okej, zapiszemy za chwilkę, 19 minuta. Okej, 19. Dwie spacje. Żeby wiedzieć, że tutaj coś się działo, potem to się wszystko jakoś wybierze, ten jednak najlepszy z najlepszych. Tak,
taka szybka, krótka wstawka na początek filmu, zaraz za intrem. Jest to dosłownie 15-20 sekund, bo to są tylko takie bramka, to jest po prostu ostatnie 2 sekundy strzelenia. No i po prostu taka szybka wstawka i wy już wiecie, co się dzieje w odcinku. I jakoś to też was zachęca do tego, aby oglądać, jak to tam się potoczył ten wynik. Więc będę dodawał takie wstawki w tych filmach. W pierwszym filmie tego nie było, w drugim było to już testowe. W trzecim spróbuję to zrobić już tak bardziej, powiedzmy, profesjonalnie. Troszkę przy tym jest roboty, ale to zawsze można. Będę miał dla was niedługo niespodziankę na moim kanale. Usłyszycie o tym oczywiście. Więc... I strzał, i Benzema! Która to minuta? Benzema. Okej, która to tutaj minuta będzie, ale najpierw zobaczmy tą moją ulubioną powtórkę. Benzema biegnie. Bardzo prosta bramka, znowu prosta. Jeszcze mi się chyba nie udało tutaj, znaczy udało mi się strzelić, jak grałem przez internet na padzie. Udało mi się strzelić taką super bramkę. Tutaj jakimś naprawdę fuksem przeszedłem. Tutaj Khedira to jest? Podejrzę Khedira. I tutaj Benzema strzelaj. Nawet bramkarz to spóźniony refleks, naprawdę. Okej, zapiszmy kolejną minutę. Minuta 30. Okej, zatrzymał przeciwnicy. Był niby jakiś faul. Nie ma co tutaj, ale jeszcze tak powracając do bugów, jest tutaj strasznie dużo bugów, takie młyny czasem się robią. Powiem wam kilka takich bugów, które troszkę uciążliwe są. Robi się po prostu taki młyn, na przykład w polu karnym, i kopie się moich trzech zawodników i przeciwnika trzech zawodników i nikt piłki nie może trafić. Spalony był. I nikt nie może kopnąć piłki. Okej. I nikt nie może kopnąć piłki. Masakra. Albo jeszcze taki bug, że podanie. Trzeba dużo wcześniej je zrobić, żeby było wykonane i najlepiej jak się da strzałkę, to wtedy jest to odrobinę przyspieszone. I sędzia uwielbia rozdawać kartki. Po prostu je uwielbia. Jeszcze zauważyłem, że mniej jest piosenek. Jeśli chodzi o muzykę, jest po prostu mniej muzyki. Się po prostu ona bardzo często powtarza. Di Maria. Xabi Alonso. Averolla. Myślę, że nagram dla was jakiś odcinek właśnie z trybu online. Bo naprawdę dosyć ciekawy. Już wychodzą patche do PS-a, więc bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie cieszy. Wychodzą oryginalne po prostu patche. Więc gra na pewno będzie się polepszać, będzie ją usuwać te bugi. Bo jest ich naprawdę sporo. Takim małym bugiem, niedorobieniem, to nie jest jakiś taki, wiecie, w ogóle nie mający nic z grą. Ale mamy te banery za bramką, które się znajdują za bramką, tutaj sobie od razu to przejdziemy. Znajdują się za bramką i posiadają piłki mniejsze, ale jest gol. Posiadają po prostu banery. Tak jak tam widzicie teraz u góry, to znajdują się takie same za bramką i przez nie po prostu piłka przelatuje, a przez te boczne nie. To też jest w ogóle nie mający nic z grą, wiecie, jakieś utrudnienia czy coś. No ale bóg,
mogliby potrzymać tą grę troszeczkę dłużej, z 2 tygodnie, miesiąc i spróbować coś na tym popracować. Choć też wszystkich bugów na pewno nie mogą oni, tak wiecie. Sami od siebie, dopiero jak... Ajajaj, myślę, że tutaj będzie jakaś żółta kartka. Już jest 50. minuta gry. Prawie. Longue ouverture. Ah, c'est pas un bon ballon. Interception. Clira. Aberola i faul. Mamy tylko 2 akcje zapisane na telefonie. 19 i 30 minuta. Ok, Ozil. Fajnie by było teraz wygrać ten mecz. Wtedy wyszlibyśmy najprawdopodobniej z grupy na pierwszym miejscu. Chyba, że są rewanże, tak jakby mecze drugie. Są drugie mecze, no to wtedy to co innego. Benzema. I jest gol! Gol Benzema! Drugi! Today's goal to Benzema. Numer 9. Przechodzimy sobie do mojej ulubionej powtóreczki, jak to zwykle mówię. Tutaj, kto tutaj biegnie teraz z piłką? To był chyba Kedira. I tutaj podaję do Benzemy, Benzema troszeczkę wypuszcza sobie piłkę, no i biegnie już do samego końca. Tutaj biegnie, biegnie, biegnie. I strzela, tak. Z 14, może 13 metra nad bramkarzem wprost do siatki, tak po paluszkach mogło przejść. 53 minuta, 53. Tutaj będzie trzeba się udać w czasie, gdy będę obrabiał. Nordstrand. Dobra, spację teraz. Tutaj bramka. Mamy na razie 2 bramki, jakieś takie akcyjne jedną. Przydałoby się... I Benzema strzela! I nie ma! Ale tutaj, która to była minuta? Będzie to dośrodkowanie. 57. I dośrodkowanie też sobie pykniemy. To będzie 58. Damy. Jest Cristiano Ronaldo! 58 i damy sobie jeszcze 59! Cristiano Ronaldo bardzo ładnie. 59 minuta? Nie spodziewałem się tego. I Cristiano Ronaldo, teraz sobie tak przejdziemy. Ozil dośrodkowuje. I leci piłka i przechodzi i Cristiano Ronaldo na klatkę piersiową i z takiego pięknego prawie okienko, może w linię okienka to weszło. Bardzo ładny gol. Teraz trzeba ich wypchnąć do przodu. Moich zawodników, żeby nie stracić tej jednej, choćby, żeby nie stracić żadnej bramki. Duża wygrana by była teraz, duża, no nie duża, ale na razie bardzo korzystna dla nas. Najprawdopodobniej wyszlibyśmy z pierwszym na pierwszym miejscu, nic by nam nie groziło. A jeśli wychodziłyby 2 drużyny, a byłyby dogrywki, to chyba tak czy siak byśmy wyszli. Musiałby chyba ktoś wygrać wszystkie mecze. Dobra. Xabi Alonso, Ozil, ale tutaj to przeszło fuksem. Dobra, tutaj to już nie mogło przejść, byłoby zbyt dobrze. Kedira, Benzema, Di Maria. Ok, Aberola nie, niestety nie przejął tej piłki.
Ozil. Cristiano Ronaldo. Di Maria. Nie wyszli. Okej. Sędzia pokazuje w tamtą stronę, czyli dla mnie. Di Maria, tutaj zacięta walka z obrońcami. Dośrodkowanie. Ach, Cristiano Ronaldo za plecami. Xabi Alonso, Benzema, Cristiano Ronaldo, ach, nie dostał tej piłki. Ozil. Ozil. Ach, niestety. Która to była minuta? Też sobie może zapiszemy, może warto. 72. No, już troszeczkę nam się tego uzbierało. Więc tak myślę, jakieś 15 sekund już mi jest. Myślę, że będę dodawał tą samą muzykę, co była ostatnio, do niej jakoś prawa autorskie można po prostu ominąć, a dosyć się nadaje do takich szybkich, zwrotnych przejść. Okej, okay, Xabi Alonso! Ajajaj. Sergio Ramos, Kadira. Ja, 77. Będę też zrobił takie miesięczne podsumowanie tej gry najlepszych akcji, to właśnie będę wybierał sobie wtedy z tych akcji te naprawdę najlepsze. Będę po prostu wybierał te wszystkie, które są, tylko będę je po prostu łączył w taki jeden film, który będzie trwał chwilkę, tak 10 minut, no może przesadziłem, ale tak z 5 minut, jeśli wiecie, o co mi chodzi, to fajnie. Po prostu taki, wiecie, sklejanka tych wszystkich najlepszych, kompilacja tych wszystkich najlepszych akcji bieżącego miesiąca. Ajajaj. Di Maria. Calvo. Kadira. Okej, okay, zacznę. 3-0 dla Realu, 87 minuta. Więc dobry wynik, jeśli o to chodzi dla mnie. Mógłby być oczywiście zawsze lepszy. I zmierzamy chyba w tego stronę. Ajajaj, dobra, 90 minuta, dobrze mówię. Odegranie. C'est le moment de centrer. I główka. C'est bien défendu, ça. Alors là, il le... Z 90 minuty może też coś wytniemy. Marcelo. 4 minutes de plus à jouer, il peut se passer encore beaucoup de choses. Ah, c'est pas un bon ballon, interception. Il est sur le côté. Ok, jest roczny. Piszemy 90. Xabi Alonso, il va frapper le corner, bien sûr, il est tellement dangereux dans cet exercice. Ok. Prawie cała siła i Ozil! Il tire! Ajajaj! Jak to ją mógł Ozil nie strzelić? Tego nie zapisujemy, bo to nie było zbyt piękne. Ozil. Mesut Ozil se projette vers l'avant. Il continue son... Ozil. Benzema. Et lui prend ce ballon. Quelle présence.
O, Wilt, leci się zbiera. Aj, aj, aj. Przechodzimy teraz na pada. Mam taki przycisk specjalny, który bardzo fajnie to pozwala zmienić. Szybko przechodzimy właśnie na pada. I strzelamy. Ok, szybko przechodzimy znowu na klawkę. Ok, już będzie zakończenie meczu. Więc jeszcze dopisujemy 94. I zapisz. Więc dobrze. Wygraliśmy ten mecz. Zobaczymy, jak jesteśmy w tabeli. Benzema najlepszym zawodnikiem. 7-5 to tam, więc bardzo fajnie. Bardzo na pewno go to podniesie do następnego meczu, jeśli chodzi o formę. Bardzo wysoka wygrana, chyba najwyższa. I jesteśmy o 2 punkty wyżej. Grupa D, więc zobaczmy, czy jeszcze będą mecze, czy już wychodzimy. Tak, będą jeszcze rewanże. Więc dobrze. Ja bym wam chciał podziękować za oglądanie tego odcinka. Gram dla was Dick i zapraszam na mój kanał. Do zobaczenia, cześć!